Konto na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma już 10,8 miliona osób. Do 30 grudnia bieżącego roku właściciele nawet bardzo małych firm, którzy zgłaszają do 5 ubezpieczonych, muszą założyć profil na tej platformie. Kilkuminutowa operacja nie jest trudna, a system prowadzi krok po kroku. Aby założyć profil na PUE ZUS, należy wejść na stronę zus.pl i na górze strony kliknąć przycisk Zarejestruj w PUE. Następnie wybieramy metodę rejestracji, wyjaśnia rzeczniczka Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Żeby móc korzystać z profilu, po jego założeniu trzeba potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić między innymi przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, w trakcie e-wizyty czy osobiście w placówce ZUS. Lepiej nie czekać na ostatnią chwilę, bowiem warto jest dać sobie parę czy paręnaście dni na poznanie platformy i oswojenie się z nią. Co ważne, płatnik może też udzielić pełnomocnictwa do obsługi konta swemu księgowemu czy pracownikowi biura rachunkowego, które zajmuje się sprawami jego ubezpieczeń społecznych. Wystarczy złożyć elektronicznie formularz ZUS. Jeśli przedsiębiorca nie założy profilu, uczyni to za niego ZUS, ale wówczas konieczne będzie fizyczne dostarczenie do zakładu adresu elektronicznego.